A oto i kolejny odcinek ze Spellforce'a. W poprzednim zaliczyliśmy lekkiego fejla, idąc na te golemy. Okazało się, że one miotają tutaj z nami zaklęciami, z którymi nie za bardzo mamy sobie jak poradzić. Także musimy zastosować taktykę, jak na razie, olania po prostu tych przeciwników. Dobra, robimy teraz obrońców masę. Mam nadzieję, że nie słychać tych jęków zza pokoju. Znaczy jęków, no, rozmowy dosyć głośniej. Jak słychać, no to trudno, trzeba to jakoś przeboleć. Ja też jakoś muszę to przeboleć. Mimo, że nie chcę tego słychać za bardzo. Dobra, jeszcze jeden warsztat i myślę, że jakoś tutaj będą się sensownie werbować. Co tutaj jest? Jakiś spell, dobra. Według mapy gdzieś tutaj powinien być ten skarb i jacyś tam strażnicy mają go niby strzec. Zobaczymy, o co chodzi z tymi całymi strażnikami. No tutaj, przy tym kamieniu. Zastanawiam się, czy w ogóle podchodzić tutaj bez armii. Myślę, że możemy podejść. Że możemy podejść, poczekamy na armię w momencie, w którym będziemy nimi w ogóle walczyć. Będziemy się trzymać raczej na dystans i wybawić ich tutaj pewnie w całym życiu. A pewnie jakieś zwykłe pochoły to nie będą. Podejdźmy tutaj. Tylko żeśmy podeszli. Tak, to jest tych 15 strażników. Chocząca się kościany tancerz i chocząca śmierć. Strzelec. 27, 28 poziomy. Szkielet mrozu. Tutaj nawet goście się zespawnowali. Też bohater. No to będziemy mieli odpowiedź niedługo, czy możemy dać radę takim szkieletom. Na przykład bohaterowi. O, tutaj jest tylko dwóch tych. No w sumie tutaj jest chyba tylko dwóch tych mocniejszych. Dobra. A nie, trzech, bo jest jeszcze. A nawet czterech, bo jest dwóch strzelców. To są jakieś strzelcy? Nie. Więc będziemy próbować się przebić tędy. No tutaj będziemy potrzebować armii ewidentnie troszeczkę mocniejszej, żeby próbować coś co z tego robić. Dobra. No widzę, że przyda się więcej jednak warsztatów. Time to roll up my sleeves and get to work. Tytana zrobimy? Może. Może się przyda. Jak widzicie, wojsko się przyda tak czy siak. No to byśmy próbować się przebić do naszych jednostek stąd, chociaż ja wiem, czy to jest sens. Albo wywabiać ich pojedynczo w tą stronę. Możemy spróbować w sumie, jak coś to uciekniemy. Coś to po prostu uciekniemy. Szkielet strażnik. Dobra, ci to są dla nas w ogóle... Ach, no tak, to ten gość chyba tłucze śmiercią, więc... To będzie problem, ale mam nadzieję, że nie weźmie nas na hita. O, uwaga! No to teraz się przekonamy. 250, dobra. Nie jest to jeszcze aż taka tragedia. Tylko, okej. Okay. O, dobra, no to z tymi to na luzie. Będziemy mieli mniej gości do walczenia. Z tych ci to easy. Jak się uporamy z tymi szkieletami, to polecimy te golemy stukać. Jak widzicie ci niższego poziomu, no to oni są bezproblemowi kompletnie. Ci wyższego, no już są problemowi. No są po prostu problemowi. Chociaż sam na sam powinniśmy sobie dawać radę. Ale tak, panowie, no żarcie jest tutaj problemem niestety lekkim. Weźmy trochę tego żarcia tutaj, pobudujmy. Ferm. No, a teraz czas na regenerację. Nawet coś tam ekspa dostajemy nawet za tych takich słabszych. No dobrze, za tych powinno być więcej ekspa. Od tej armii to myślę, że może być ciężko. Znaczy tą armię może być ciężko pokonać. Ile tu jest w ogóle tych szkieletów bohaterów? Czterech. Dobra.
Myślę, że z tym gościem sobie spokojnie poradzimy, sam na sam. Z tym to nie wiem, może? Ci to tam mniejsza z tym. Mniejsza z nimi, dobra. Już prawie nasz oddział jest gotowy. Weźmiemy oczywiście przeciwnika w kleszcze, jak to w zwyczaju mam robić. Jak to w zwyczaju mam robić? No nie wiem, czy to jest taki mój zwyczaj, czy nie. Taka taktyka po prostu. 24, czemu 24? A, bo tu biegnie 25. Wejdziemy z tej strony. My się rzucimy na przeciwników. No podejdę sobie bliżej troszeczkę. My się rzucimy na przeciwników. Może bohaterem, bo jesteśmy w stanie przyjąć śmierć na twarz. Wiem, że dziwnie to brzmi, no, ale to jest Spellforce, więc tutaj przyjmujemy śmierć na twarz i gramy dalej. Ustawcie się w formacji nie kiełbasa. Eager and able. Where's the enemy? Dobra, no zacznijcie bić tam jakiegoś gościa. Dobra, zajmiemy się tą śmiercią. It's a trap, eager and able. To gość na hita ma naszych typów. For our near's honor. Zajmiemy się gościami. I dobra, spróbujemy uciec od tych gości. No niestety nie uda się to. Więc dobra, będą straty niestety. Ale mamy masę. O kurde, tu dość. No przerwaliśmy na rzucenie zaklęcia. O kurde, wy sobie dobrze radzicie z tymi typami. Nawet szybko zabiją. To myślę, że my to na spokojnie takiego gościa byśmy porobili. Ta śmierć jest na razie ważniejsza. Off to battle! Nawet mocno bije to całe, to często śmierć wręcz. Dobra, dawać tutaj szkielet bohater. Bohater. Mamy masę zasobów, więc straty są na mnie straszne. Dobra, zarzucimy heala i poczekamy, aż cooldown minie. Dobra, no może zróbmy sobie to tam, skoro tak fajnie mamy zasobów. Ile was tu jest? Czterech. No to niech jeszcze jeden dojdzie do was. No w sumie dwóch możemy tutaj dołączyć do wytwarzania surowców. Dobra. Tutaj jak tu jest z tą kopalnią? Czy tutaj jest pięciu? Jest pięciu, dobra. Ile jest więcej? 400. No dobra, tam żarcie niedługo będzie. No, w zasadzie to możemy zrobić tak, że podejdziemy gościami gdzieś tutaj. Bohaterem tu i będziemy ich powoli wywabiać. Myślę, że poziom nam wpadnie przy krewaniu tych gości. Jak nie, to jeszcze tu są te golemy, jak nie, to jeszcze tu są ci goście. No ale tamtych nie będziemy klepać, no to tamtych już to może troszeczkę przesadą. Chyba, że już zbieralibyśmy jakąś niebywałą armię. No ale to nie chcemy się tyle czekać akurat. Mogliśmy ostro poekspić na tych cieniach. No a przeoczyłem okazję na to właśnie niestety, kurde. Trochę teraz żałuję. Mogłem tam po prostu poczekać w momencie jak nas tam atakowali. Byliśmy super obwarowani. No? Ruszą tu na nas? Swoją drogą 15 strażników. O kurde, niedobrze. Staniemy śmiercią. Właśnie chciałem tego uniknąć. Najgorsze jest to, że oni tutaj mają tych strzelców w masę. To jest bardzo złe. No, ale teraz mam nadzieję, że oni będą podchodzić do mnie. O właśnie, tak jest. Idzie do mnie jeden typ. Ideolo. Idzie do mnie więcej typów. Tak, no. Zbyt ideolo. Jakby jeszcze nieśli ci bohaterzy, byłoby fajnie. Weźmy, postarajmy się zrobić tak, żeby nie szli nas wszyscy. O, dobra, bohaterzy się odwrócili, przynajmniej większość ich. Mamy już heala. Jest tylko palec na healu. Dobra. For our near's honor. Jakoś nam to idzie. Ale weź najpierw tych słabszych pozabijaj gościu, co? Niestety więcej healów nie mamy. For our near's honor.
Dobra, ale możemy kajtować, więc... Dobra, musimy kajtować, a nie możemy nawet. Dobra, schowamy się. No, goście uciekają. Panowie, spokojnie, zrobiliśmy swoją robotę. Nie raszujcie do przodu. Tutaj niech kilku przyjdzie. Dobra, no najgorsi są ci strzelcy, ewidentnie. Oni są dosyć potężni. Potężny tytan, dawać tutaj tytana. I zwiększamy limit oczywiście. No i par, więcej obrońców. Oczywiście, że chcemy obrońców. No tu czekamy na regenerację. I będziemy ich klepać dalej. A szkoda, że oni uciekli jednak. Mogłem ich klepnąć. Ale dobra, wiemy, że ci nie są aż tak wielkim problemem. Wielkim problemem są głównie strzelcy, no i głównie ten gość. Dobra, poziom na pewno wiemy, to przynajmniej tyle. Tylko teraz pytanie... A nie, dobra, nie mamy białą magię sobie podnieść na wyższym poziomie. 25, więc to jeszcze nie. 28, nie jestem pewny, czy 28 to zdążymy dobić. W poprzedniej kampanii? Chyba się nie udało, chyba 27 mieliśmy, prawda? 28 to jest max w tej kampanii. Znaczy w tej i w poprzedniej. I oczywiście te jednostki, znaczy te umiejętności. Bo jest ekwipunek i bohaterowie reniczni przechodzą do następnej, więc fajnie by było dobić, żeby mieć tych najlepszych w kolejnej kampanii, no ale trudno, jakoś damy radę. I tak prawdopodobnie w następną kampanię to będziemy ich wymieniać na lepszych, więc nie ma to jakichś strasznych konsekwencji, jeżeli nie wbijemy tego poziomu. Dobra, tu kolejni. Okej, jesteśmy w miarę zregenerowani, więc wywabmy jakieś kilku kolejnych. No tak, moglibyśmy spokojnie poczekać, utworzyć potężną armię i z ich potężną armią po prostu ruszyć na niej i ich sklepać. Natomiast niestety tak na razie nie mamy za bardzo czasu na to. Dobra, dostaniemy śmiercią za twarzy. Dostaniemy. Wrzućmy od razu sobie heal'a, żeby cooldown przemijał. Wow, poszło zaklęcie na nas nawet. Nieźle, kurde, gościu. Dobra, klepnie jest tutaj. Chodźcie, panowie, pomóżcie. No, myślę, że my spokojnie byśmy sobie dali radę z tym sztyletem. O, chociaż on jest super twardy. A mimo to... Myślę, że ja wiem, czy dalibyśmy sobie radę, jak on jest aż tak twardy. Super celny. Prawie za każdym razem na stratę. Dobra, potłuc sobie troszeczkę. O, ktoś ucieka, no nie wierzę w to. Dobra, i znowu musimy poczekać na regenerację. Chociaż możemy... Możemy w sumie obrońców jakimś podlecieć. Keep pace, everyone. Nie, jest to problem. O, jeszcze regenerację dostaliśmy, więc szybciej się będziemy regenerować. To jest bardzo fajne. To mnie cieszy. Co tutaj jest? A oni zniszczyli ten boss. Takie rzeczy. Keep pace, everyone. Dobra. Okej, okay. Był do mnie kot. Dwarves, move out! Mam nadzieję, że nie wskoczy mi tutaj i nie rozwali mikrofonu. Nie rozwalić to nie rozwali, ale żeby uciekł, to będzie spokojnie. Kurde, no ale to jest problem, bo oni zabijają ich i tam obrońcę. No tak, oczywiście kot wskoczył mi tutaj przed monitor, będzie sobie chodził. My axe is getting impatient. Dwarves, move out! Dokąd? Dwarves, move out! Where's the other? Ty możesz rzucić dwie śmierci naraz? No co za ty? My axe is getting impatient. Let's go! Takie ciastek nie będziesz jak niestety. Wybacz. Where's the enemy? Dwarves, move out!
Let's go! Moving out! Ale trzeciej śmierci to już nie rzucisz pod rząd, nie? Rzucisz, kurde, no co za to. Finally the battle begins! Dobra, już nie będziemy mordować obrońców, bo się zregenerowaliśmy. Ale myślę, że kolejnej śmierci nie rzuci tak od razu. Tak jest, nie rzuci. Ale dostaniemy salto. Większość nie trafiła, więc to jest w porządku. Fajnie jakby tego gościa zabić, byłoby mniej problemów. Niestety. Dobra, ale panowie, chodźcie tutaj bliżej. No ale fajnie było, jakbyście nie uciekli, wiecie? Dobra, my się podleczymy i zaczniemy ich tu bić. No i tutaj nam teraz zasłania. Musimy monitorować sytuację, bo inaczej to może być różnie. Dobra, już mi nic nie zostało, nie, to nie jest. Dobra, bijmy sobie tego szkieleta, dobra. Szkielet bohater przepięty. Przywołujmy tych, co tu giną. Dobra, o mnie to możesz sobie bić, no, nie ma problemu. No a jeszcze jak mi będzie wchodzić zamrożenie, to super. Dobra. Zarzućmy heala. Ciut się odsuńmy. No, tutaj jest z tymi strzelcami, no. Zostało bohaterów, no oni są, nie są aż tak tragicznie groźni. O, sprawdźmy czy... Nie, to 1000 potrzebuje żarcie, dobra. Może daje 250, a my mamy życia 837. No, to na luzie. Dobra, lecimy po kolejnych kilku. Halo. Aha, jednak śmierć w nas. No, szkoda, że na to nie mamy jakiejś odporności, kurde, dobrej. Mógłbym próbować tym azylem całym, ale to nie jest najskuteczniejszy czar. Panowie, lećcie tutaj w tych gości. Aj, kurde, szybko, wycofać się. Dobra, mam heala. Heala, to dobrze. Będę tutaj kółeczka robił wokół nich na razie. Dobra, i teraz niech tytan coś przytankuje. No, nie jest w stanie za dużo przytankować niestety, ale trochę tam jest. Jest w miarę twardy, dobra. Ale to dość twojego tankowania. Dobra, teraz mogę ich zacząć klepać. Co już myślał? O, teraz ich bijemy konkret. Dobra, jeden leży. No. Dobra, cofnijmy się, niech on nas tutaj nie bije. No i się na nas tu przerzuca nam co chwila. Dlatego no, podleczymy się. O, dobra, już jest praktycznie po tobie. Teraz tytana, no dobra. No dobra, no to bohaterowie pozałatwiani. Zostało teraz 3, 4, 5, 6 strzelców. Ale najpierw tą śmierć będziemy chcieli załatwić. Zostanie jeszcze ten cały popielny tancerz niby. Chyba ten jak, tak jakby główny boss. No, teraz poziom. No, też jakbym w tej kampanii nie ginął tak kilka razy w dosyć głupi sposób, to na pewno lepiej by to wyglądało. No, tam na początku to tam mniejsza z tym, wiadomo. Ale właśnie w późniejszych okresach to jest trochę lipa, że dałem się zabić jak dziecko parę razy. Dobra. Zgrupujmy was, jest was 30. Co tak kocie tu skaczesz, kurde? No, no.
Tak. Siedź sobie grzecznie. Mhm. No dobra, żebym się czasem nie wpakował gdzieś tutaj. Okay. Więc wywabimy. Spróbujmy tą śmierć wywabić. Podejdźmy tak od dołu gdzieś może, co? Mówię, od góry byłoby lepiej, ale dobra. A i tak dostaniemy śmierć i salwę. Wow. Od razu się uleczę. Kurde, ale nas tłuką. Dobra, no to załatwmy tych słabszych. For the rune! No tak się zastanawiam, czy po prostu nie lecieć na nich. O, a to co? Jakiś lód. Dobra, lód może być. Chodź tu, gościu. Ready for anything. Keep pace, everyone. Tylko nie wiem, czy oni po prostu mnie nie wybiją, no. Yes. Chciałbym jednak wywabić tą śmierć przynajmniej. Albo jakiegoś z jednego strzelca. Spróbujmy. Kurde, z nimi jest ciężko, bo albo lecą wszyscy, albo leci nikt. To jest trochę lipa. Aj. O, dobra. Nie dostaliśmy śmiercią po twarzy, co jest zadowalające. Leci ten popielny tancer za nami. Dobra, chodźmy go klepać. No, wcale taki mocny nie jest, bo tylko ściany tancerz, nie popielny tancerz, co jest ten popielny. To z poprzedniej kampanii ewidentnie. Byli sami popielni, jesteś różne śmieszni. Różne popielne śmieszki raczej. For the rune! Dobra, i co tu jest? Jest skarb, jest żebro. A, to teraz możemy zrobić łuk. Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Mamy jeden kościany nóż tylko, no niestety. I co my tu jeszcze mamy? Kawałek, jakiś długi kawałek, to jest do kuszy, to jest do łuku, a ten? Jakiegoś kastura na pewno. Ale my wybraliśmy, chociaż nie, chyba można ten kastur jeszcze zrobić. Dobra, lecimy po tej kości, już nie będziemy się przejmować resztą. Tytan pójdzie na pierwszy ogień. Dobra, róbmy tych strzelców może najpierw, co? Chociaż nie wiem, czy to najlepszy pomysł. Powinniśmy tę śmierć najpierw załatwić. O, szybko heal. A, dobra. For Awanir's honor! It's a trap! No i tak jak mówiłem, dzisiaj spokoju nie dostanę ewidentnie przy nagrywaniu. More! Nie myślałem, że jakoś pewnie będzie tu. Ciekawy jestem, czy chociaż jednego zabijecie. It's a trap! W każdym razie przywołamy sobie resztę. Będę chciał ich tutaj wybić. Chcę poziom wbić. Let's go there. Bijecie tego jednego? Lećcie teraz tego strzelca. Bring him on! Chyba lepiej byłoby w tą śmierć. A strzelca trochę obiliśmy, więc jego leczę na początku. Spróbujmy my trochę pobić tą śmierć. Wiem, że ryzykowne. To, że będziemy ją zamrażać, to super. Nas bije, dobra, nie w nas śmiercią, więc okej. No panowie, tłuszczcie tego strzelca, tłuszczcie. Nie zaraz, dobra. Super. Odsunę się, bo nie mam ani szału, ani chwila, nic. Dobra, mamy ten skarb, mamy poziom, więc lecimy. Dobra, już olejemy ich. Następny poziom postaram się jakoś może przytajtować i wbić w kolejnej lokacji.
Dobra, jest poziom, więc tak, biała magia wzmocnienia, w to mieliśmy pójść. 39, no to na razie nie, na pewno nie w tej kampanii już. Weźmy trochę zwinność. I weźmy trochę siły. Dobra, chodźmy tutaj. I teraz tak. No tu nic, sprawdźmy jeszcze. Nie, myślę, że 5% też to jest, nie warto tego. Nic z poziomem nie możemy, prawda? Nie. Jakiś pierścionek lepszy? Nie. Dobra. Ale możemy aura szybkich ciosów. I teraz musimy sprawdzić jedną rzecz, ale to za chwilę. Jak na razie, tych już oleję. Poziom zdobędę w inny sposób. Mamy skarb. To jest istotne. I lecimy do Flinta. On pewnie będzie chciał swoją część, tak? No momencik, jeszcze muszę... Tu do mnie wszyscy chcą pisać. Nie ma dzisiaj spokoju, ewidentnie. Dobra, sprawdźmy jedną rzecz. Jest to 24 nowe zaury. No, niech zejdzie ta aura. Dłużej trwa, 110, 14%, no nie jest to jakaś wielka różnica, no ale jest różnica. Dobra, idźmy do Tiergana w miasto elfów, do Flinka. Momento. Już momencik, tylko muszę odpisać. Och. Proszę mnie tu nie denerwować, no. Dobra, już wszystko ogarnąłem. Lecimy do Flinka. Lecimy mu dać skarb. Całego mu nie damy oczywiście. Podzielimy się z tym, chyba. Zobaczymy co powie. Dziad mi nic nie dał wcześniej, więc może teraz coś da mi ciekawego. Okej, to zapisz grę. Ah! There was no treasure there. What? Curse it! I should have gone along. No, just snow and death. Damn, damn, and damn again! No, are you calling a rune warrior a liar? You can lie as much as anyone else. But you can also call up armies out of nowhere. Do that, my friend. Mamy ten skarb cały? Tak, mamy... O, łatwo. Dobra, no to masz tu Flink, ty dziadzie. Byś mi mówił... Jakieś pierdoły, co to jest? To wcale nie jest takie dobre. Strasznie wolne. Takie już mamy. To jest dobre, ale dwuręczne. To jest słabe. To jest takie sobie. Monety dostaliśmy. To akurat fajnie. Wojowniczkę dostał. O kurde.
Fajnie. Plany? Nope. Czary? Nope. Ślina rzeźnika to jest... Co to jest? To. Okej. Okay. 30 złota. No to masz, dziadzie Flink, czemu? Wzięliśmy. O kurde, nie pytałem o tym za bardzo. Chociaż no sobie połowę mogliśmy mu dać, bo to nie bezużyteczne dla nas, no ale dobra. Te pierścionki to nie. Oszukaliśmy Flinka, no dobra. No to porozmawiamy jeszcze z Craigiem. Pewnie zakończymy odcinek. Skała, tak jest. A w sumie możemy otworzyć jeszcze jakieś skrzynki. Mamy jeszcze parę minut, więc możemy pójść otworzyć. Co to jest? Okej, okay, skąd byś się tu wziął? A tutaj, aha, dobra, to są też wiołaki, okej. Okay. Skąd tym się wziął? A mieliśmy jeszcze pójść sprawdzić ten, craft, ale to może później. To akurat się na mnie... O, tu coś jest. Wcześniej tego nie zauważyłem, bo przechodziłem tędy tyle razy. A, jakaś lipa. Dobra, może ogarnijmy tutaj. Jakie my mamy te monety w ogóle? Gwiezdna księżycowa i dwie słoneczne. Gwiazda i słońce, księżyc i gwiazda. Moment, księżyc i gwiazda. Słońce by było dobre. Czaszki to nie. Słońce, jest gdzieś słońce. Słońce i księżyc. Dobra, lecimy. Słońce. I księżyc. Co tutaj mamy? Taki jak już mamy mieczy. Taki jak już mamy. O! Fajny pierścień. Fajny pierścień. Co teraz jest? Gwiazda i słońce. Jest tu gdzieś... Nie, tutaj są czaszki. Księżyc i gwiazda to nie bardzo. Zobaczmy tutaj. Nie pamiętam, czy to było, czy nie. Chyba nie. A jeszcze sprawdzimy na pewności. Fajny pierścionek. Weźmy za zamienienie. Siła, wytrzymałość, zwinność, zręczność. Pyk. I więcej pancerza troszeczkę. Lecimy ciut tej walki. O, to taki sam jak ten w sumie. Okej. Okay. To akurat fajnie. Straciliśmy i w sumie to możemy wziąć zamiast wybuchu ognia, wybuch lodu. Dwa takie mieczyki, to jest dobre. Księżyc i gwiazda, moment, bo ja normalnie... Gwiazda i słońce. Słońce i gwiazda. No nie, nie chciałem escape dać. Słońce i gwiazda. Dobra, co my tutaj mamy? No tragedia. To jest kurde fajne. To nie dla nas niestety. Jest na to. Dobra, idziemy w takim razie do Craiga. Ale, momento. Znaczy, ale wszystko jest okej, okay, tylko teraz tak. Gdzie tu mieliśmy wiedźma nasza? Ty masz właśnie hełm skupienia. Szata skupienia, no i tak jest lepsza niż ta szata. Uch, kurde, to potężna szata. Wydajne aury, czy nie powinno być jakiś pierścień, coś? Wychodzi na to, że nie. Jeśli zaklinaczem, to nie, no to aury. A, to pewnie gdzieś jest w jakimś innym miejscu, prawda? Mniejsza z tym. Chodźmy tutaj i zakończymy odcinek. Jak tylko dojdziemy do Craiga, porozmawiamy już w następnym. No i że jakoś to zaczyna lepiej wyglądać, tak jak się okazuje. Czy nie jest źle, nie jest źle. Dobra, ale tu kończę odcinek. Trzymajcie się, na razie. Pa.